Spotkania online to coraz częściej codzienna rzeczywistość wielu spośród nas. I dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o darmowym narzędziu, dzięki któremu w prosty i bardzo, bardzo szybki sposób będziecie mogli przygotować takie spotkanie i zaprosić do niego innych uczestników. Od dłuższego czasu, kiedy myślimy o wideokonferencjach, do głowy przychodzą nam najczęściej trzy takie najbardziej znane, najbardziej popularne narzędzia, jak Zoom, jak Google Meet, czy na przykład Teams. Dzisiaj do tej puli chcę Wam dorzucić jeszcze jedno, całkowicie darmowe, które nazywa się Jitsi Meet. Jest to open source'owy komunikator, dzięki któremu bardzo szybko możemy przygotować spotkanie online. Co sprawia, że Jitsi jest ciekawy i wyjątkowy? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że łączy w sobie wszystkie najważniejsze funkcje, które znajdziemy w tych trzech najpopularniejszych narzędziach, o których wspomniałam wcześniej. Dzięki Jitsi Meet możemy korzystać za darmo i właściwie bez większych limitów ze wszystkich najważniejszych funkcji, które znajdziemy w Zoomie, w Google'ach czy w Microsoftowym Teamsie. Jitsi pozwala nam nagrywać rozmowy, pozwala nam streamować na YouTubie, pozwala nam dzielić uczestników na pokoje i bardzo szybko zapraszać do udziału w spotkaniu. To wszystko bez żadnego pobierania, bez logowania, bez ściągania aplikacji. Jitsi jest więc narzędziem, które świetnie sprawdzi się zarówno podczas spotkań zespołowych, ale też na przykład podczas prowadzenia warsztatów dla różnych grup wiekowych i społecznych, również, a może nawet w szczególności dla osób o niskich kompetencjach cyfrowych. Zapraszam serdecznie do poznania Jitsi Meet. Aby rozpocząć pracę w tym komunikatorze, wystarczy wejść na stronę meet.jit.si. Po kliknięciu Enter pojawi nam się taka oto strona główna. I ustawianie i rozpoczęcie spotkania trwa naprawdę kilka sekund. Wystarczy, że w tym oknie wpiszemy nazwę naszego spotkania. Wpiszę sobie teraz nazwę testową. W ten sposób i po prostu klikam rozpocznij spotkanie. Aplikacja przeniesie mnie do okna, w którym mogę dołączyć do spotkania. Wpisuję tutaj swoje imię, wyrażam zgodę na udostępnienie kamery i mikrofonu, tak jak we wszystkich komunikatorach, po czym klikam dołącz do spotkania. W tym momencie jestem już w pokoju i jak widzicie na dole w menu pojawiają się ikonki doskonale znane nam z innych komunikatorów. A więc tak, co możemy tutaj zrobić? Na początku może kliknijmy w trzy kropeczki i zobaczmy, jak wyglądają opcje zabezpieczeń naszego pokoju. Wchodzimy sobie tutaj i mamy możliwość ustawienia lobby, czyli tego pokoju przejściowego, tak zwanego waiting roomu, i mamy też możliwość dodania hasła dla uczestników, którzy będą do spotkania dołączać. Dodajemy hasło i teraz po wysłaniu linku uczestnicy będą pojawiali się najpierw w pokoju przejściowym i będą musieli też wpisać hasło. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy w tym momencie zaprosić uczestników na nasze spotkanie. Klikamy ponownie w trzy kropeczki i opcję Zaproś uczestników. Wtedy wygeneruje nam się zarówno link do spotkania, jak i całe zaproszenie na spotkanie, które możemy udostępnić za pomocą komunikatorów mailowych. Skopiuję teraz link do spotkania i zaproszę uczestników. Po ustawieniu pokoju przejściowego i wysłaniu linku widzę, jak pojawią mi się uczestnicy spotkania. O właśnie tutaj.
i mogę zezwolić im na wejście do pokoju albo odrzucić. Ja w tym momencie wpuszczę dwóch naszych uczestników. Jak widzicie, mamy obecnie trzech uczestników na naszym spotkaniu. I jak funkcjonuje sam Jitsi w trakcie spotkania? Tak jak mówiłam, podobnie jak w pozostałych komunikatorach w menu, od lewej strony znajdziemy na dole mikrofon, możliwość włączania kamery, możliwość szerowania ekranu. Możemy tutaj również otworzyć czat i możemy na nim pisać z pozostałymi osobami. Oprócz tego jest możliwość podniesienia lub opuszczenia ręki. Możemy sobie włączyć widok uczestników z prawej strony, a także przełączać widok na ekranie głównym. To, co jest ciekawe w Jitsi, to ostatnio została dołożona funkcja breakout roomów, czyli pokoi pracy, pokoi przejściowych, do których można również zapraszać uczestników i pracować w podgrupach. Wystarczy taki pokój dodać. Bardzo prosto go również możemy usunąć. Możemy tutaj osoby zaprosić, żeby samodzielnie dołączyły do wybranego pokoju, albo przypisać je automatycznie jako moderatorzy. Ja teraz wyślę naszych uczestników do breakout roomów. W ten sposób mamy jedną osobę w jednym breakout roomie, druga zaraz powinna pojawić się nam w drugim. W dowolnym momencie mogę te breakout roomy zamknąć i zaprosić uczestników z powrotem do pokoju głównego. Uczestnicy wrócili już do głównego pokoju i tutaj jedna ważna uwaga. Jeśli hasujemy nasze spotkanie, to musimy również pamiętać, aby przekazać uczestnikom, że w trakcie powrotu z pokoi, z breakout roomów, mogą zostać również poproszeni o wpisanie raz jeszcze tego hasła. Jeśli chcemy opuścić spotkanie, wystarczy kliknąć czerwoną słuchawkę. To również działa podobnie jak we wszystkich innych narzędziach. Co jeszcze możemy znaleźć w trzech kropeczkach? Oczywiście mamy tu możliwość rozpoczęcia nagrywania spotkania, które automatycznie przesyła się nam do chmury Dropboxowej. Z Jitsi możemy również rozpocząć transmisję live na naszym kanale na YouTubie. Możemy oczywiście też udostępniać wideo z YouTube'a, udostępniać audio, jeśli chcemy włączyć jakiś filmik. Możemy sobie dobrać tło. To, co jest ciekawe, to Jitsi pokazuje nam statystyki mówców, która osoba jak często i jak długo zabierała głos w trakcie naszego spotkania. W ustawieniach możemy wybrać sobie i sprawdzić mikrofon, kamerę, audio. Możemy zobaczyć też swój profil, dodać adres e-mail. Możemy moderować spotkanie. Możemy połączyć spotkanie i w ogóle Jitsi z kalendarzem. Możemy ustawić, kiedy będą sygnały dźwiękowe w trakcie spotkania. I możemy zobaczyć również, jak działają skróty klawiaturowe i jak działa włączenie ekranu. Zakończę teraz spotkanie i zaproszę Was jeszcze do zobaczenia, jakie funkcje oferuje nam Jitsi. Jesteśmy znowu na stronie głównej i to, co jest najważniejsze w tym komunikatorze, znajdziemy zjeżdżając paskiem na dół. Czyli to przede wszystkim to, że Jitsi jest komunikatorem darmowym, pozwala nam przesyłać wideo i audio w opcji HD. Mamy nielimitowaną możliwość uczestniczenia w darmowych spotkaniach, w których może wziąć udział maksymalnie 100 osób jednocześnie. To, co jest też fajne, to możemy szerować ekran symultanicznie i możemy pomagać
innym uczestnikom spotkania, na przykład rozwijając ich kompetencje cyfrowe. Jitsi posiada również integrację, możliwość integracji z narzędziami Google, Microsoftu i ze Slackiem. To wszystko, jeśli chodzi o wprowadzenie do korzystania z komunikatora Jitsi Meet. Zachęcam Was do przetestowania jego możliwości i podzielenia się wrażeniami.